witać Państwa na dzisiejszym wieczorze literacko-muzycznym w kręgu słowa, muzyki i teatru. Witam zarówno gości przybyłych do Biblioteki imienia Piłsudskiego w Łodzi na dzisiejszą uroczystość oraz wszystkich Państwa przed ekranami komputerów. Nasze dzisiejsze wydarzenie jest transmitowane na żywo. To spotkanie nasze dzisiejsze poświęcone jest Gabrieli Zapolskiej. Wieczór wypełniony będzie muzyką przełomu XIX i XX wieku oraz przeplatane opowieściami o bohaterce dzisiejszego wieczoru, czyli Gabrieli Zapolskiej. Zaśpiewa dla Państwa Maria Hubluk-Kaszuba, sopran, przy fortepianie Tomasz Kaszuba. Państwo wejdą za chwilę. Artyści są absolwentami, a obecnie wykładowcami Łódzkiej Akademii Muzycznej. Współpracują z chórem i z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, koncertują w duecie oraz w większych obsadach w Łodzi i regionie, a także w Polsce i poza jej granicami. Dzisiejszy wieczór organizujemy w ramach projektu Zapolska pod lupą, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zaczniemy akcentem muzycznym. Przed Państwem utwór Daleko został cały świat, Karol Szymanowski, do słów Kazimierza Przerwy Tettmajera. Zapraszamy artystów. Dziękujemy artystom za to wykonanie. Teraz kilka słów o bohaterce dzisiejszego wieczoru. Gabriela Zapolska, tak znana jest szerokiej publiczności,
Z domu nazywała się Gabriela Korwin-Piotrowska. Była to dramatopisarka, aktorka, przedstawicielka naturalizmu w literaturze, publicystka. Można powiedzieć kobieta wszechstronna, do której przylgnęła opinia skandalistki. I rzeczywiście w biografii Gabrieli Zapolskiej różnych skandali i kontrowersji nie brakowało. Ta pierwsza kontrowersja związana była z datą jej urodzin. Gabriela Zapolska nie podawała prawdziwej daty urodzin, ponieważ po prostu odmładzała się i dopiero dociekliwa badaczka jej biografii, Jadwiga Czachowska, ustaliła prawdziwą datę i dziś już wiemy, dramatopisarka urodziła się w 1857 roku. Nie miała dobrych relacji z rodziną. Między innymi dlatego postanowiła zmienić nazwisko, ponieważ rodzina nie chciała być utożsamiana z jej skandalami i Gabriela Zapolska też jakby tutaj ze względu na te relacje rodzinne postanowiła nazwisko zmienić. Jest kilka hipotez, jak do tego doszło. Jedna z tych, taka najbardziej prawdopodobna, mówi o tym, że Gabriela Korwin-Piotrowska udawała się za granicę, do Wiednia. Miała tam urodzić dziecko swojego kochanka, Mariana Gawalewicza, i wyjechała wówczas używając paszportu innej kobiety. Nie chciała wyjeżdżać pod nazwiskiem swojego męża, bo wówczas jeszcze pozostawała w związku małżeńskim. Nie chciała też używać nazwiska rodzinnego, rodowego. I poszukiwano dla niej paszportu, którego właścicielka będzie do niej jak najbardziej podobna. Wówczas w paszportach nie było fotografii, był tylko rysopis. I znaleziono kobietę, której rysopis odpowiadał Gabrieli Korwin-Piotrowskiej. Pani nazywała się Teresa Zapolska i to ona najprawdopodobniej użyczyła tego paszportu dramatopisarce. I zbiegło się tak w czasie, że Teresa Zapolska zaczęła występować, ona była artystką, śpiewaczką, zaczęła wówczas na scenie występować pod nazwiskiem męża, a w tym czasie Gabriela Korwin-Piotrowska przyjęła ten pseudonim Zapolska. I jest to taka najbardziej prawdopodobna hipoteza związana właśnie z przyjęciem tego pseudonimu artystycznego. Poza tymi trudnymi relacjami z rodziną, Gabriela Zapolska nie miała też szczęścia w miłości. Rozstaniem zakończył się jej pierwszy związek małżeński, ponieważ jej mąż, porucznik Konstanty Eliasz Śnieżko-Błocki, okazał się niewiernym łowcą posagów. Było to z pewnością duże rozczarowanie dla młodej kobiety, która marzyła o romantycznej miłości. Również jej romans z Marianem Gawalewiczem, pisarzem, zakończył się rozstaniem. I takim przełamaniem tej złej passy w życiu osobistym miał być ślub ze Stanisławem Janowskim, malarzem, który także projektował stroje Zapolskiej do jej występów teatralnych we Lwowie. Przez wielu badaczy Stanisław Janowski uważany był za miłość jej życia, ale i niestety to małżeństwo zakończyło się rozstaniem i tutaj dały znać o sobie zarówno różnice charakterów, bo wiemy, że dramatopisarka łatwego charakteru nie miała, ale też konkurencja na polu artystycznym. Następnie bardzo dużo prasa rozpisywała się o jej życiu osobistym, takim burzliwym, o licznych rozstaniach i powrotach, ale Zapolska marzyła o prawdziwym domu, rodzinie i cieple. Pisała w liście z 1889 roku do nieznanego adresata. Nawet autorki Kasiek i Małaszek o domowym kącie marzą. Straciła dwójkę dzieci. Dzieci zmarły wskutek zarażenia chorobą weneryczną, a więc nie miała tak prywatnie na pewno łatwego życiorysu. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, Gabriela Zapolska kochała teatr i marzyła o tym, aby zostać wybitną i uznaną aktorką. Marzyła jej się kariera na miarę Heleny Modrzejewskiej i w tym celu wyjechała do Paryża. Dzisiaj z perspektywy czasu wiemy już, że takiej dużej, wielkiej kariery nie zrobiła, chociaż grywała w różnych teatrach również po powrocie do kraju, występowała między innymi w Łodzi, ale nie była to taka kariera, o jakiej marzyła. Chociaż będąc
w Paryżu, odznaczała się wielką pracowitością. Nawiązywała kontakty z tamtejszym środowiskiem, była korespondentką warszawskich gazet, podjęła studia aktorskie i występowała w kilku podrzędnych paryskich teatrach. Także na pewno pracowitości odmówić jej nie można. I tęskniła cały czas w Paryżu za ojczyzną. Pisała w liście do przyjaciela Adama Wiślickiego w 1890 roku. Wigilia za parę dni. Ja na obcej ziemi. Boże, czyż to serce nigdy mi nie da spokoju i wiecznie do kraju rwać się będzie? Tutaj ujawniło się inne oblicze pisarki. Wyobcowanej w Paryżu, tęskniącej za ojczyzną. Gabriela Zapolska wybitną aktorką nie została, ale na szczęście dla nas, drodzy Państwo, została uznaną dramatopisarką. Chociażby tutaj wspomnieć Moralność pani Dulskiej, Małaszkę, Kaśkę Kariatydę czy Przedpiekle. To tylko kilka z takich wymienionych utworów. Przejawiała się wielką odwagą w podejmowanych tematach. Była nowatorką problematyki obyczajowej. Często bohaterkami swoich utworów czyniła kobiety i to kobiety nie z mieszczaństwa, tylko z gminu, jak na przykład w Kaśce Kariatydzie. Krytykowała pewne przywary mieszczaństwa, dulszczyznę, zakłamanie, kołtunerię. Pisała o trudnych tematach, problemach małżeńskich, problemach związanych z cielesnością. Także na pewno były to takie tematy, które podejmowali nieliczni wówczas pisarze. Posądzana była o plagiat książki Małaszka. Tego plagiatu Zapolskiej nigdy nie udowodniono, ale plusem całej sytuacji był fakt, że opinia publiczna wówczas bardzo zaczęła się z pisarką solidaryzować i bardzo ją popierać. Warto wspomnieć, że Moralność pani Dulskiej była lekturą w tym roku jubileuszowej 10. edycji Narodowego Czytania w stulecie śmierci pisarki. Zapolska zmarła w 1921 roku w wieku 64 lat i pochowana jest na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Przed nami kolejny akcent muzyczny. Usłyszymy pieśni Gdy ostatnia róża zwiędła i szumi w gaju brzezina, Ignacy Jan Paderewski do słów Adama Asnyka oraz Dzwony Stanisław Niewiadomski do słów Marii Konopnickiej. Zapraszam. Chłopcu idź, zerwę
Thank you.
Szanowni Państwo, muzyka przeniosła nas w dawne czasy. Pozwolą więc Państwo, że na chwilę przeniesiemy się i zatrzymamy się w XIX-wiecznej Łodzi, żeby troszeczkę poznać takie mało znane wątki łódzkie w biografii Gabrieli Zapolskiej, bo takie są. Warto o tym wspomnieć, tym bardziej, że Gabriela Zapolska jest jedną z pierwszych pisarek, nie pierwszą, ale jedną z pierwszych, które Łódź ujęły w literaturze, wniosły ją na kartę literatury polskiej. Nim jednak o literaturze, to chwileczkę o tym, jak Zapolska w Łodzi się znalazła. Po raz pierwszy przyjechała do Łodzi wiosną 1887 roku. Lata 80. to był bardzo trudny czas dla Gabrieli Zapolskiej. Ona nie mogła zagrać nigdzie miejsca, poszukiwała pracy, pracowała w jednym teatrze, potem w drugim teatrze i żeby dorobić, jeździła z grupą aktorów po różnych miastach prowincjonalnych, bo wówczas Łódź była takim miastem prowincjonalnym. I tutaj nie chodzi o liczbę ludności Łodzi, ale o liczbę osób, które współuczestniczyły w kulturze, w tym życiu kulturalnym miasta. Pierwszy ten jej pobyt w Łodzi był krótki. Ona występowała w Teatrze Talia. Jeśli tutaj są znawcy Łodzi, to wiedzą, że teatr to był teatr niemieckojęzyczny, ale on czasem właśnie użyczał swoich scen na różnego rodzaju wydarzenia, również takim grupom teatralnym polskim. On się znajdował przy ówczesnej ulicy Dzielnej, czyli obecnie ulicy Narutowicza. I budynku obecnie nie ma, tego budynku, gdzie się teatr znajdował. Tam potem było kino Bałtyk. Obecnie, jeśli Państwo, żeby tak przybliżyć, to jest w okolicach Filharmonii Łódzkiej. Ona występowała tam jako Nora w sztuce Ibsena. I prasa łódzka nie tyle doceniała jej grę aktorską, co sam fakt, że Gabriela Zapolska do Łodzi tego Ibsena przywiozła. I z tego się najbardziej cieszono i to w tej prasie przede wszystkim wybrzmiewało. Po raz drugi Gabriela Zapolska przyjechała do Łodzi właściwie w końcu 1887 roku i miała przyjechać na 6 tygodni. Ale jej wizyta w Łodzi przedłużyła się do prawie pół roku, więc troszeczkę u nas zabawiła i wówczas grała w Teatrze Wiktoria. Państwo już na pewno wiedzą, że to jest teatr, który znajdował się przy ulicy Piotrkowskiej, w podwórku, przy ulicy Piotrkowskiej 67. Tutaj pani kiwa głową, już znamy to miejsce. A mieszkała w hotelu Wiktoria, który przy ulicy Piotrkowskiej 67 się znajdował. Grając w teatrze wystąpiła przez te pół roku naprawdę w kilkudziesięciu sztukach, kilkudziesięciu sztukach w 28 rolach zagrała. To było naprawdę dużo, a pomimo wszystko nadal borykała się z problemami finansowymi. Co było takiego charakterystycznego w jej występach? To, że prasa chwaliła ją za jej role komediowe przede wszystkim. Uznawano, że jest świetna w rolach komediowych. Nie doceniano jej ról dramatycznych. Ja może przytoczę, jak pisano o niej. Temperament jej nie zna liryzmu. W scenach bólu i wybuchach uczuć głos jej przechodzi w patos, nie wzrusza i nie trafia do serca. Ale pomimo tego Gabriela Zapolska była dosyć popularna w Łodzi. Teatr Wiktoria w maju 1888 roku przygotował benefis Gabrieli Zapolskiej i publiczność nagrodziła ją oklaskami na stojąco, czyli jednak doceniano jej grę aktorską. To była druga wizyta. Po raz trzeci przyjechała już latem 1888 roku do Łodzi. Tym razem występowała w sztuce Małaszka. To była jej sztuka, jej twórczość. I to był teatr letni Fryderyka Selina. I teraz jak prasa opisywała, recenzowała Dziennik Łódzki, jej występ. Podkreślano, że Zapolska z dużą prawdą występowała z dużą prawdą i przyoblekła postać w szatę demonicznej poezji.
Po raz czwarty Gabriela Zapolska miała przyjechać do Łodzi już niebawem, bo też w 1888 roku, ale nie dotarła do Łodzi. Zatrzymała się na noc w Piotrkowie i próbowała tam popełnić samobójstwo, zażywając łebków od zapałek. Na szczęście Gabrielę Zapolską uratowano. Przyszła samobójczyni żyła i pisała i dzięki temu mamy na przykład moralność pani Dulskiej. Dlaczego tak się stało? Otóż prasa łódzka i piotrkowska rozpisywały się o tym bardzo dużo i oczywiście przypisywano tą próbę samobójczą zawiedzionej miłości do aktora, z którym ona wcześniej występowała już, do Stanisława Trapszy. Może to i była prawda, tak opisywano pana Trapszę. Powierzchowność ujmująca, wzrost odpowiedni, rysy piękne, sceniczne, miły wdzięk w całej postaci, słodycz w obejściu, aż się zakochać. Ale sama Zapolska pisała w listach i jej biografowie są skłonni bardziej przychylić się ku temu, że to jest tak naprawdę splot różnych okoliczności, bo ona wtedy naprawdę miała dużo różnych trudnych sytuacji życiowych i ten splot różnych trudnych sytuacji przyczynił się do tego, że ona te próby samobójcze próbowała popełnić. Ale Gabriela Zapolska, oprócz tego, że w Łodzi bywała, to na tyle ta Łódź jej wpadła w pamięć, że ona chciała o Łodzi napisać. Już podczas tych pierwszych wizyt w Łodzi obiecywała, że napisze powieść o Łodzi. I ona chciała napisać to w takim nurcie naturalistycznym. Ona chciała zajrzeć do fabryk łódzkich, przyjrzeć się pracy robotników, iść do ich domów i opisać ich życie. Niestety obietnicy nie dotrzymała i taka powieść nie powstała, ale ja mówiłam, że jednak była tą autorką, jedną z pierwszych, która o Łodzi pisała, prowadziła wątek łódzki. Otóż pierwszym tekstem, pierwszą nowelą, w której Zapolska, bo ona napisała właściwie dwie nowele, w których poruszyła wątek łódzki, to była nowela o takim tytule Z miasta zbrodni. No sam tytuł już trochę nam wskazuje, jak Gabriela Zapolska na Łódź patrzyła. Ale dlaczego długo o tej noweli nie wiedziano? Dlaczego? Dlatego, że ona została wydrukowana w przeglądzie, to znaczy, przepraszam, w takim tygodniku lwowskim. To nie była gazeta tutaj ani łódzka, bo gdyby to był dziennik łódzki, to zapewne byśmy wiedzieli wcześniej. To była gazeta lwowska. Tam tekst został opublikowany. Rzecz dzieje się w Łodzi. Ja nie będę Państwu opowiadała, o czym jest ta nowela, bo ja książkę przyniosłam ze sobą. Tutaj jest i nowela ta pierwsza, w której jest o Łodzi, czyli Z miasta zbrodni, i druga, o której za chwilę powiem. Także gdyby Państwo chcieli poznać te wątki, zapraszam do biblioteki, można wypożyczyć. Polecam. Warto zobaczyć, jak Gabriela Zapolska Łódź opisywała. Bardzo długo ta nowela Z miasta zbrodni była ukryta w tej gazecie. Ona nigdzie, ponieważ Gabriela Zapolska nigdy nie włączyła ją do żadnego tomiku nowel, które wydawała. Ale być może dlatego, że podobny wątek umieściła w drugiej noweli Przyjdź Królestwo Twoje, która jest właśnie tutaj, znajduje się w tym tomiku. Ona wydała taki zbiór nowel Modlitwa Pańska. I właśnie Przyjdź Królestwo Twoje porusza wątek łódzki, bardzo podobny do tego, który został poruszony w tej noweli Z miasta zbrodni. I właśnie być może dlatego ona później tego nie umieściła już w żadnym innym zbiorku. Polecam, warto przeczytać i zerknąć, bo Gabriela Zapolska już po tytułach, tutaj po tytule widać, że no, troszeczkę Łódź kojarzyła z takim miastem. Jak słyszymy zbrodni, to trochę przestępstwa, trochę ubóstwa, trochę takiego niebezpieczeństwa, ale, proszę Państwa, zachwycały ją fabryki łódzkie. I ona pisała, że szczególnie nocą, oświetlone, że ona po prostu była tym zachwycona. Łódź utkwiła jej zapewne w pamięci, bo ona potem jeszcze w Menażerii Ludzkiej, kiedy pisała, poruszała tam. Tam już akcja nie dzieje się w Łodzi, ale bohaterowie Menażerii Ludzkiej, gdzieś tam niektórzy bohaterowie z Łodzi pochodzą. Tutaj też zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć do książki, przeczytać, bo ja nie chcę opowiadać, nie chcę zdradzać tego, co tak naprawdę najlepiej jest poznać, czytając samemu tekst z Zapolskiej. Ja tutaj postawię kropeczkę, zakończę moją wypowiedź i zachęcę Państwa do
takiego przyjrzenia się dokładniejszego ewentualnie Gabrieli Zapolskiej. O tym wątku regionalnym mówiła na konferencji, która odbyła się online, pani dr Katarzyna Badowska. Konferencja jest na YouTubie naszej biblioteki, także chętnych do posłuchania szerszej opowieści o Gabrieli Zapolskiej i również wątku łódzkiego odsyłam do naszego YouTuba i konferencji Literacka Emancypantka. A teraz wracamy do muzyki. I usłyszą Państwo w tej części kolejne utwory. Będzie tekst Chłopca mego mi zabrali, Ignacy Jan Paderewski do słów Adama Asnyka. Potem będą Rdzawe liście, Mieczysław Karłowicz do słów Kazimierza Tettmajera. Następnie Mów do mnie jeszcze, Mieczysław Karłowicz do słów Kazimierza Tettmajera. I zakończymy sonetem Karola Mszczyka do słów Jana Kasprowicza. Oddaję Państwa w ręce artystów.
biegną precz, uniesione w chłodną dal, nie powrócą nigdy wstecz. Żaden cwiści więcej już nie odrośnie na swym pniu, uniesione w chłodną dal, nie powrócą nigdy tam. Nie powrócą nigdy tam, moje serce do mej krwi, marzenia, które czas i
Szanowni Państwo, pięknie dziękujemy. Ja jeszcze chciałam coś powiedzieć, że wystąpili dla Państwa Maria Hubruk-Kaszuba i pan Tomasz Kaszuba. Pięknie dziękujemy za ten niezwykły klimat muzyczny. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie. Ta część wieczoru dobiegła końca, ale Państwo nas, mam nadzieję, nie opuszczą tak szybko. Zapraszamy na mały poczęstunek. Mamy dla Państwa również przygotowane małe niespodzianki, zakładki właśnie z projektu Za Polska pod lupą. Dziękujemy, że zechcieli Państwo spędzić z nami ten czas, zarówno Państwo, jak i Państwo przed monitorami komputerów, laptopów, smartfonów. Spotkanie cały wieczór będzie dostępny na YouTubie naszej biblioteki. Jeśli ktoś nie mógł, nie zdążył, a chciałby odtworzyć sobie jeszcze ten wieczór, to serdecznie zapraszamy. Dziękuję ślicznie i zapraszam.